Na pewno cieszy, no, wyjazdowy mecz, któryś, to już nasz chyba szósty mecz, albo siódmy kolejny, razem z Pucharami, sześć wyjazdów, także myślę, że nieprzegrany remis na wyjeździe jak najbardziej cieszy z drużyną, która walczy z nami o utrzymanie. Pierwsze straty są, to znaczy pierwsza bramka, tak, ale i pierwsze punkty na wiosnę. I bramkę straciliśmy i punkty, no ale no, kiedyś trzeba było. Ja już mówiłem w szatni chłopakom, że przynajmniej zeszło troszeczkę z nas to ciśnienie, bo jednak jakby nie było, któryś mecz z kolei nie traci się bramki, to i przeciwnik też pilotuje nasze wyniki i my sami pilotujemy i bramkarz w bramce też jakieś minuty sobie liczy. No szkoda, że straciliśmy tą bramkę, ale kiedyś musieliśmy stracić tą bramkę. Dzisiaj zabrakło takiej swobody, takiej, no wiadomo, nie był to rywal tak słaby, powiedzmy, jak Wiktoria Koronowo. Polonia postawiła całkiem tutaj trudne warunki. No, wydaje mi się, że to nie jest zespół do spadku na pewno. Ja już widziałem ich wcześniej, obserwowałem, mówiłem, że oni mają bardzo dobry zespół jak na trzecią ligę i przygotowany fizycznie, stałe fragmenty gry mieli super opracowane. Widać, że ten zespół pracuje. Moim zdaniem Leszno nie spadnie. Ale też zabrakło takich klarownych, czystych sytuacji w wykonaniu Dopiewa, prawda? No nie powiedziałbym, bo na początku drugiej połowy to co miał Mateusz, to jest stuprocentowa sytuacja. No, jak my takich nie wykorzystujemy, no to ciężko o zwycięstwo. Dalej jakby ta dyspozycja dobra, myśli pan, jednak zespołu jest i no, strata punktu to tutaj niczego nie, czy nawet dobrze, że coś się, że nie ma tego balonu, tak, że już pewne powietrze zeszło i można grać już bardziej tak swobodnie, bez presji? Znaczy presja na pewno będzie, dopóki nie będziemy mieli zagwarantowanego utrzymania, to presja będzie. Mamy znowu ciężki tydzień, trzy mecze w tygodniu, gramy w Pucharze Polski w półfinale, mecz w czwartek, w piątek jeden dzień odpoczynku, w sobotę gramy kolejny mecz mistrzowski. Bardzo ciężki tydzień, do tego dochodzą święta, wiadomo, że święta, no ciężko, żeby w trzeciej lidze trenować. W poniedziałek mamy rozbieganie indywidualne. W środę, w czwartek mecz, we wtorek mamy trening, w środę trening, w czwartek mecz, w piątek trening, w sobotę mecz. Także w ciągu tygodnia, to już jest taki drugi tydzień, w którym musimy trzy mecze rozegrać. Do tego dochodzą żółte kartki, które dzisiaj dwóch zawodników nam eliminuje. Pewnie jakieś urazy. No zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będziemy walczyć do końca o to, żeby się utrzymać.